Dwie osoby zatrzymane, zlikwidowana linia produkcyjna metamfetaminy i przechwycone chemikalia do produkcji narkotyków. To pokłosie akcji dolnośląskich policjantów. Laboratorium metamfetaminy ukryte było na jednej z posesji w powiecie ząbkowickim, w budynku mieszkalnym, do którego siłowo weszli policjanci. Było pomieszczenie specjalnie przystosowane do produkcji metamfetaminy. W pogotowie byli również wezwani przez funkcjonariuszy strażacy, gdyż reakcja chemicznych środków stosowanych przy produkcji narkotyków w każdej chwili może grozić wybuchem. Mówi aspirant sztabowa Katarzyna na Mazurek ząbkowickiej policji. Mężczyźni wpadli na gorącym uczynku podczas produkcji narkotyków. Zatrzymani to 40 i 37-latek. Pozostawali oni od dłuższego czasu w zainteresowaniu mundurowych. Zostali już doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Dzięki zabezpieczonym przez policjantów dowodom 37 i 40-latek najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. W sprawie trwają dalsze czynności śledcze, gdyż ma ona charakter rozwojowy, dodaje aspirant Katarzyna Mazurek. Na miejscu zabezpieczono linię produkcyjną, gotową metamfetaminę i substancje chemiczne służące do jej produkcji, w tym ponad 4,5 kg efedryny, a także dodatkowo kilka porcji marihuany.